Generalnie te wszystkie pieseczki, które tutaj pokazujemy, one prawdopodobnie nawet teraz, jak oglądacie ten film, są do adopcji. Siemanko, z tej strony Pączek Endomorfik. Mamy godzinę 10:56, to oznacza, że Michał Owczarzak jest spóźniony już 26 minut. Co również oznacza, że 26 zł z jego kieszeni ląduje u nas w skarbonce w tym biurze. I oznacza to jeszcze to, że mogę mieć z niego bekę dzisiaj, że mówił, że ja się spóźniam, a on się spóźnia. Haha! Cześć, jesteśmy już w pełnym składzie. 31 zł. Na minusie, gratulacje. Kolego, ale ile na plusie? Słuchajcie, ale na plusie 12 tysięcy dla Fundacji Judyta. Właśnie jedziemy podsumować akcję. Pamiętajcie, że ciągle możecie wspierać zwierzaki. Teraz jeszcze są takie super chustki dla kotów i dla psiaków. Gratis do skarpetek. Tak, oprócz tego, że wspieramy zwierzaki, pokazujemy nasze imperfekcje, to, że mamy gorsze dni treningowe, gorsze dni dermatologiczne, jesteśmy tylko ludźmi i jedziemy pomóc teraz. Ale i tak, co ustalamy, że nasza skarbonka za spóźnienia też idzie do fundacji? Tak jest. Super, spóźnia się jak najczęściej. Ogień. Idziemy pokłaskać. Nie wchodzę nawet dalej. Jeszcze coś. Nie wchodzę nawet dalej, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Na 10 razy, kiedy byłem przed czasem, on nie był. Lecimy. A tu już nie mogę nic powiedzieć, po prostu jedziemy. Czymś się wymieniają. Nie, czekaj, chyba. To mam fotę. Jest. Skręć w prawo. Następnie. Tu jestem, nie szukaj mnie tam. A ja to na ciebie wyjebane mam. Portfel szukałem i tą saszetkę. Ty jesteś duchem, Błażej. Ty nagrywasz, jakby wszystko się naturalnie działo, więc nie będę zwracał na ciebie uwagi. Dobra. W kolejnym odcinku Bitwy SUV-ów dzisiaj BMW X5 kontra BMW X4. Kurde, chyba jedna prosta, jedna czwarta mili. Kto wygra? Dowiemy się. Bez. Typowy, no nie? Klasyczna muzyka i Air Max. Ale fajnie, że nie muszę się dzisiaj w biurze kisić, bo mam dosyć. Dobra, robór jeden karton, saker drugi karton i lecimy. Owca chce coś niej, żeby nos zakryć. Dzień dobry. Idziemy. Owca, jak dobry, tam? Ale ja przejmę od pana tą karmę. Proszę to zostawić. Ja się tym zajmę. Ej, bramy nie było, co? W ogóle z zewnątrz jaka jest różnica już, nie? No. Dzień dobry. No to dla mnie karma. Czwarta chyba jest. Ja to pani zaniosę, ale proszę, ale nie, proszę pani, ale ja nalegam. Proszę to zostawić. Normalnie po prostu. Chciał mi dać worek, no ale ja nie noszę przecież. Nie jest z tym, nie. Zobaczmy, czy wartości odżywcze się zgadzają. Czy będzie synteza proteiny piesków dobra, a więc tak. Jakie tutaj mamy makro? Nie masz. Nie ma makro? Karmak, saker? Tylko. O, jest 28 protein. Robór zmienił moje życie. 14 fet. Inaczej patrzę na świat od teraz. 28%. To jest garnier taki. Ja wolę tak nosić. Ale możesz zrobić tak. Ale ja wolę tak, wiesz? Czuję wtedy, że cenna karma ma, jest mniejsza szansa, że mi wyleci z rąk. Czekaj. Co ty? Żeby w ciebie nie wiało. My jesteśmy z Bukamy. My się nie wstydzimy. Każdy ma gorszy dzień. Dermatologiczny. Tak jest. I wiesz. I idę i widzę nowe osoby przed sobą i psychicznie wytrzymuję i... Dzień dobry! Ręka w ogóle się łamie, wiesz, na tej dźwigni. Jak robór, wiesz, no tym. Dzień dobry! Ej, zrobimy zawody. Ustawcie się tutaj na linii i zobaczymy, kto szybciej do drzwi. Start! Start, no biegnijcie. Zawody robimy. Okej. Okay. Kto pierwszy? Owca się podjął.
bo owca nie umie przegrywać. Saker wygrał, brawo! Saker wygrał. No to patrz, Saker jest przed nim, a owca mówi, że wygrał. Patrz, Saker pierwsze miejsce, ale owca też na podium, owca drugie miejsce, jesteś wicemistrzem. Dzień dobry. Ale tak jak mówię, ze względu na ich schorzenia, no na chwilę obecną muszą być klatkowane. A Sara ogólnie, że to jest narysowane. Dobry progres. Od ostatniego razu typowo, nie? Była budowa tutaj. A teraz jest wszystko elegancko. Tak fajnie. To jest to miejsce, gdzie nie miały takich drzwi z oknami, nie? Tak. Były drzwi bez okien wcześniej. Tak. Były całe drewniane, tak jak na dojadczą kartę. To jest może dwa psy nie panela, ale żeby mogły być stały. Ale on w ogóle tak nie zestresowany, tylko tak przywita nas chyba, nie? Można tak pogłaskać. Tak, ona czeka, czekam na to. Jeszcze tak. Ja sobie tutaj tak leżę, tylko mam wrażenie, że tak, czasem ktoś przyjdzie. Trochę się bałam. Ale mają pyszczka, to fajna. Tak, to jest tajfun w tyłku. Mimo, że mam tylko trzy łapki z prawa. Ale chyba będzie drugi, bo chyba, że Agata po prostu ma, tak wiesz, no, nie ma uczuć i go zostawił. Przestań tak mówić. Ja nie wiem, czy da się tak po prostu zostawić, zobacz, jak już tak złapa. No na przykład ona jest w bardzo ciężkim stanie, bo prawie połowy sierści tej, którą ona sobie nie miała. Tak jak widać, jeszcze na nogach ta sierść, która jej odrasta, bo ona miała świerzba i nożyce, więc... Tak. Ej, samotny jestem troszkę, tak? Samotny psinek. Już ci po pyszczku tu pokiziam, już. Tutaj za łóżkiem, o, proszę bardzo. Nieco zrobili arkę. A, to jest jakaś banda. Gang Olsena. Zobacz, tam te dwa są słodkie. No, kurczę, szkoda, że nie ma takiej technologii, żeby zatrzymać w rozwoju tego pieska, żeby taki mały był cały czas. No cio. To moje już wykupione. Ej, porwali robura. Zaraz będzie w tym pokoju. Wszystko mamy oddech. Tak, i mam pilnować pieska. Okej, mam pilnować pieska. Generalnie te wszystkie pieseczki, które tutaj pokazujemy, one prawdopodobnie nawet teraz, jak oglądacie ten film, są do adopcji. Więc wejdźcie sobie koniecznie na stronę po prostu Fundacji Judyta. Oni tam aktualne fotki umieszczają. No jeśli któryś piesio was oparuje, można mu podarować domek. Polecam. Wspaniała sprawa. Pani mówi, że jesteśmy w pokoju, gdzie właśnie te pieski najbardziej potrzebują domu, więc warto się odezwać. Jakie śmieszne są. Specyficzne bardzo. Takie są. No, hieny takie. Armia. Żołnierze takie, wiesz. Jak się nazywa? Ganki. Ganki. No, gang. Gang szczeniaków. No. A nie ugryziecie mnie chyba. Hej, o tobie nie zapomnimy. Widzimy cię. Widzimy cię. Tak. Widzimy ciebie. Czekamy ekipy, gdzie tam uciekli. Tutaj będą. Jaj, uważaj, zobacz co robią. On będzie taki, nie, podobny, będzie taki mały. O Jezu. Ojej. Hej, tu jest moja ręka. Nie wiem. Jak mi chłopiec pokazuje hałhały, wiesz? Weź nie. Śmiesznie.
Ale on mi pokazuje wszystkie psy po kolei. Ktoś weźmie. Zainteresowałem się wami też. Tak. Do ciebie nikt nie przyszedł, tak? Do ciebie nikt nie przyszedł stąd. Tak, nikt nie przyszedł. O-o. I Robur, chyba sam nie wrócisz stąd, co? Chyba nie wrócisz sam. Przypominam ci, że jest polowy twojej tapicerki. Pasowałby. Super piesem. Zobacz, jak jest. Zobacz go. O. Jaki tu lasek. Och, ty też, ty też. Każde potrzebuje miłości, tak? Tylko. To może gdzie innego dobrać. A tutaj jest respawn minek. No, tylko mieszkam. Zobacz, Błażej, tu jest sarenka. Ja w kamerę też w pewnym momencie miałam szóstkę takich kart. Ale serio, milki się tu spawnują. Spawnują się tu. Jak no. Ty milki. Może poradnik, to będzie poradnik. Jak w Naruto było ten. Jak wcinają moją dłoń. Te ząbki takie. Igiełki, śmieszne są. Kochani, co ty tu tak sam siedzisz? Gdzie masz kolegów? A jest tam, nie siedzi sam. A, no tak. Dwa są. Nie zauważyłam. Pojedyncze nie zamykamy, bo jest smutno. Nie no, ale sarenka jest kocham przepiękna. Was. Kocham was, potwory. Wiecie ci niedobre. Ej, coraz więcej jest milek, mam wrażenie. No, takie czarne podpalane to jest taki największy standard u kundelków. Te będą duże, z miejsca skąd je zabraliśmy. Zabieraliśmy 16 psiaków, szczeniaków właśnie tych. Te wszystkie na dole, te na dole i te wszystkie na kwarantannie, co są. Od starszej pani, która sobie no, nie do końca z życiem radziła. No i tam tatuś, który gdzieś tam się kręcił, to taki w typie owczarka azjatyckiego, mocno taki pręgus. Mi się właśnie podobają takie duże psy. Dlaczego, Pączek? Takie są. Nie wiem. Duże do złapania. Jest za co złapać. No. Ja sobie powiedziałam, nigdy w życiu małego psa mam teraz tą 5-kilogramową, co biega po korytarzu. Gdzie są pieski? Kochanie. Tu cię wczoraj podgryzały? Nie. Boję się ruszyć, boję się ruszyć. Się cieszę. Moja łaska jak ktoś zabiera mleko ze schronki. Miałem co powiedzieć, że jakbym miał wybrać, to nie potrafiłbym wybrać. Trudne, no my jak wybieraliśmy to... Tych już nie wypuścimy, te są wysoko. O, ja musiałem podjąć decyzję, bo... Ciężko byłoby wybrać czasami, co? Znaczy, najchętniej to wszystkie. No. Żeby każdy uszczęśliwić. To można przekupić psy. Można! Ale ja bym skorzystał z takiego sposobu. No. Jedzonko za głaskanko. Kto przyjmuje? Kochanie, ale taki jeden kubeczek ci wystarczy. I tyle wystarczy dla piesków. Poza noś pieską teraz. Hej. Jedzonych piesków nie. Poszmy sobie. A, no dobra. Tygodniu u nas. No, a koty są przypadkowe. Jeden to jest zombiek, bo w ogóle nie widzi z tych maluchów. Jest akcja, także widzieliście, bardzo fajne schronisko. Psiaki mają tutaj naprawdę fajnie. Także od was, bo to tak naprawdę od was idzie 12 tysięcy złotych za kupno skarpetek. Tutaj jeszcze jakieś smakołyki dla psiaków, żeby była synteza protein. I my zachęcamy, żeby wspomagać to schronisko, link znajdziecie w opisie filmu na dole, a my już nie przeszkadzamy bardzo, psiakom. Dziękujemy paniom obsłudze bardzo za wycieczkę po schronisku. Tak jest, zawsze fajnie. Też możecie taką wycieczkę odbyć tutaj i pewnie wybrać psiaka. Link w opisie, link w opisie, link w opisie, link w opisie, link w opisie. No, myślę, że możemy skończyć.
Zarząd się zepsuł. Od, wiesz, przepełnienia miłością psów. Za dużo futra. Za dużo futra, za dużo futra. Za dużo futra. Ja myślę, że nie możemy skończyć, Agata, nie możemy. Nie możemy skończyć. Mamo, nie. Rzeczy nie da się kończyć nigdy.